Witam. Moim gościem jest Michał Popiela z fundacji CardWatch. Jakie są główne cele fundacji? Fundacja powstała po to, żeby zachęcić obywateli do zaglądania do sądów, żeby korzystali ze swojego prawa do uczestnictwa w jawnych rozprawach, żeby po prostu pojawiali się w sądach. Z tego płynie wiele korzyści. Po pierwsze, sądy są kontrolowane przez obywateli. Obywatele przyglądają się ich pracy, co wpływa na jej jakość. Po drugie, uczą się, jak działają sądy. W Polsce według badania Eurostatu tylko 4% obywateli czerpie wiedzę o wymiarze sprawiedliwości z własnego doświadczenia. Chcemy, żeby ludzie mogli chodzić do sądów bez stresu, bez wezwania, nie jako świadkowie bądź strony, ale jako niezależna publiczność, niezainteresowana sprawą, a więc też niekoniecznie zestresowana tym, co się dzieje w sądzie, żeby ludzie mogli na sucho przećwiczyć sobie to, co może ich spotkać, kiedy już będą musieli na przykład przed sądem stanąć. Jako fundacja przygotowujecie raporty z obywatelskiego monitoringu sądów. Co w tych raportach jest? Tak, no raporty to jest ta część strażnicza, a więc ten wyraz tej naszej kontroli. Obserwatorzy zbierają dane bardzo proste, dostępne dla laików. Mierzą czas opóźnień rozpraw, kulturę zachowania sędziów, infrastrukturę sądów, badają dostęp do toalet, łatwość uzyskania informacji w sekretariatach. To wszystko, co sprawia, że sądy albo budują swój autorytet, albo go tracą, albo są przyjazne dla obywatela, albo wręcz przeciwnie. Raporty zawierają informacje właśnie na ten temat. Raport tegoroczny został napisany na podstawie ponad 4000 obserwacji, które obserwatorzy przeprowadzili w ponad 130 sądach. W raporcie można znaleźć szczegółowe informacje na temat poszczególnych sądów, jak one wypadają w tych poszczególnych wskaźnikach, a także taki przekrój dotyczący całej Polski i oczywiście rekomendacje, jakie w związku z tym fundacja chciałaby wymiarowi sprawiedliwości przekazać. A jakie macie pomysły na usprawnienie działania sądów i jaki jest feedback z ich strony? Z tym jest oczywiście bardzo różnie. W tych sądach, gdzie mamy dużą liczbę obserwacji, dla tych sądów przygotowujemy raporty szczegółowe, które zawierają również nazwiska sędziów, których zachowanie wzbudziło jakiś niepokój obserwatorów. Te raporty dajemy najpierw do wglądu prezesom sądów, rozmawiamy z nimi i postulujemy pewne konkretne zmiany dostosowane do potrzeb, które pojawiły się w danym sądzie. No jedną z takich problemów ogólnopolskich w zasadzie, które zauważamy, jest kwestia obecności pełnomocnika, najczęściej prokuratora, na sali rozpraw poza czasem rozprawy. Jest to takie zjawisko, które sprzeciwia się zasadzie jawności procesu, ponieważ no choć oczywiście nie wiemy, o czym sędzia z prokuratorem rozmawia, to budzi to niepokój oskarżonych, ale również innych osób, które z sądów korzystają. Jeden z takich postulatów, który chcemy wprowadzić w tych sądach, gdzie nie ma możliwości przygotowania osobnego pokoju dla prokuratorów, jest zasada otwartych drzwi, czyli bardzo prosty mechanizm. Jeżeli prokurator jest na sali, bo spędza tam cały dzień, przynosi ogromne ilości akt, to niech drzwi od sali będą otwarte. Niech publiczność czy inni uczestnicy postępowania wiedzą, że nie dzieje się tam nic podejrzanego. I ta zasada spotyka się z akceptacją. Mamy przykład Sądu Rejonowego w Gdyni, który na przestrzeni 2 lat naszego monitoringu znacznie poprawił wiele swoich wskaźników, w ogóle się nie konsultując z nami. Natomiast tam była dosyć duża liczba obserwatorów i wydaje się, że jest to taki cichy wpływ obecności tych osób na ten sąd. O 17:30 będą miały miejsce warsztaty organizowane przez waszą fundację. Czy mógłbyś powiedzieć, jakich ludzi szukacie, jakiej współpracy oczekujecie? Czy mógłbyś zaprosić łodzian do tego, żeby przyszli na te warsztaty? Oczywiście, że tak. Łódź jest miastem, no, jednym z nielicznych dużych miast w Polsce, gdzie jeszcze obserwatorzy Fundacji CardWatch Polska nie bywają w sądach i z niecierpliwością łodzian oczekujemy, aby przyłączyli się do naszych działań, ale przede wszystkim, aby poznali swój sąd, w którym sami mogą być sąsiedzi, bądź oni, ich rodzice, sąsiedzi. Jakich ludzi oczekujemy? Trzeba mieć ukończone 18 lat. No, warto, aby prowadzić takie obserwacje, mieć pewne zasoby czasowe w dni powszednie przed południami, wtedy, kiedy sądy pracują. Stąd najczęściej przyłączają się do nas studenci, ale także wśród obserwatorów są emeryci, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Nie oczekujemy wykształcenia prawniczego, nie oczekujemy profesjonalnego przygotowania. W zasadzie ideą programu jest to, żeby
uzyskać obraz sądów widziany oczami zwykłych obywateli, a więc nie osób profesjonalnie przygotowanych, ale ludzi, którzy po prostu kiedyś mogą się z sądem spotkać i chcieliby zobaczyć, jak to funkcjonuje, bo chcemy właśnie poznać, jak sąd jest odbierany przez przeciętnego obywatela. Także w zasadzie zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Myślę, że taka rekomendacja z pewnością zachęci Was do przybycia na warsztaty, więc zapraszamy.